Cześć drodzy widzowie, dzisiaj witam z Akademii Sportu Walki Wilanów, no i spotkałem się z Szymonem Kołeckim. Cześć Szymon. Dzień dobry, witam. No, cały czas w mocnym treningu, bo teraz rozumiem, był jeden przerwa i zaraz zaczynasz drugi. Tak, powinienem zacząć drugi, ale mój trener się przeziębił i, i zadzwonił Robert Roszkiewicz i zapasy się mamy odwołane, ale zrobię ćwiczenia uzupełniające. No, Także tam jak jestem w Warszawie, to z reguły robię dwa treningi, bo szkoda tracić czasu. Jakaś walka? No. Horyzoncie się szykuje, Kata. bo ostatnio powiedziałeś, że my dowiemy się o przeciwniku i to będzie duże nazwisko, a ciągle nic nie wiadomo. Czy a. mówiłem, że duże nazwisko? Nie. Oczywiście, co czytałem, że będziemy mocno zdziwieni, może tak tym nazwiskiem. A, no, no, to jest możliwe. E, jakby termin już mam. Termin mam potwierdzony. Oczywiście to do Federacji należy kiedy to ogłoszą, ja jakby nie mogę tego powiedzieć. Jeżeli chodzi o przeciwnika, dostałem kilka dni temu propozycję bardzo dobrego przeciwnika, fajnego, młodego. Ja oczywiście się zgodziłem, tren się zgodził, ale w związku z tym, że są te pandemiczne różne obostrzenia, problemy zawiłości, to wiadomo, że też idą gdzieś tam zawsze rozmowy kontraktowe i nie wiem, czy, czy jakby do tego zawodnika dojdzie, bo ja już wielokrotnie mówiłem, u mnie jakby zasada dotycząca mojego kontraktu jest taka, im mam lepszego przeciwnika, tym dostaję lepsze wynagrodzenie. Im y, mogę dostać słabszego zawodnika, tym federacja ma prawo oczekiwać, że mniej mi zapłaci. I za tego przeciwnika, którego mi zaproponowano, to jakby, y, musiałyby to być trochę większe pieniądze. Y, natomiast dostałem też wczoraj drugie nazwisko i, i też oczywiście się na nie zgodziłem, także. To już jest w gestii federacji z kim się domówią i jaką jakby propozycję finansową ostatecznie zaakceptują, ale, ale faktycznie myślę, że to już będzie chyba na przestrzeni kilku dni, bo, bo to już za dużo aż też tak czasu nie zostało. Także co, no, szczegółów na razie nie ma, ale jak tylko będą, to postaram się te szczegóły dla was zdobyć. Natomiast, Szymon, no, głównym takim tematem ostatnio, gdzie występujesz w mediach, jest występ twój w trailerze KSW. Obejrzałem nawet wczoraj ten trailer KSW, przyznam się, że po raz pierwszy od początku do końca i szczerze ja tam nie widzę tego, czy te nagłówki atakowały wszystkich widzów, że jakieś złośliwości tam były z twojej strony, czy, czy, czy że byłeś wręcz niemiły w tym trailerze. Skąd takie pojawiły się? odczucia w ogóle, bo tam no powiedziałeś kilka słów, których zwykle nie mówiłeś może, ale bez przesady. Pewnie też to się wiąże z tym, że jakby no, trochę inaczej się zaprezentowałem niż prezentuję się na co dzień, to, to nie jest taki mój naturalny e, sposób wypowiadania się, natomiast no, kręcenie trailerów ma to do siebie, że pewne kwestie, pewne, pyta pewne pytania są powtarzane wielokrotnie, gdzieś tam atmosfera odpowiedzi jest budowana i później udaje się skompilować te najbardziej takie soczyste, które zainteresują widza. Tezy myślę bardziej są tam sprawiedliwe przestawione. Być może ton niekiedy jest trochę bardziej agresywny niż taki mój codzienny, ale muszę powiedzieć, że po gali fen w ubiegłym, Był, przepraszam, nie fen. Po Gali Babilon, przepraszam Tomka Babileńskiego za pomyłkę. Po, po Gali Babilon spotkałem Łukasza Jurkowskiego. Akurat jak już z Gali wychodził i, i w przejściu gdzieś tam na ulicy się spotkaliśmy e, i przybiliśmy piątkę. Ani się Łukasz na mnie nie gniewa, wyjaśniliśmy sobie sprawę. Łukasz jakby nie ma urazy. Ja też do Łukasza jakieś tam nie mam, kwestie z trailera myślę, że mamy wyjaśnione. A mógłbyś tak troszeczkę naszym widzom przybliżyć, właśnie jak wygląda takie. Kręcenie trailera, bo powiedziałeś, że niektóre pytania są powtarzane powielokrotnie. Czy to jest tak, że to jest taka bardziej rozmowa, a później jest wyjmowane to z kontekstu? To, nie, nie. To też, żeby nie było tak, że ktoś mnie naciągnął na to odpowiedź, bo absolutnie nie. Ja generalnie wiedziałem, co chcę powiedzieć, tylko um, czasami jedno pytanie jest powtarzane inaczej, czasami się do niego wraca, czasami się je rozwija, są pytania uzupełniające, po to, żeby uzyskać to, właśnie co ewentualnie reżyser uznał, że w trailerze będzie się dobrze komponowało. Także to też nie jest tak, że ktoś mnie naciągnął na to, absolutnie nie. No ale zawsze jakby ta rozmowa trwała na pewno trochę dłużej, a wyjęte są zawsze te najciekawsze dla widza części. Widziałem takie komentarze a propos Twojego występu w trailerze, że po prostu ciebie zabolało to, że zostałeś ominięty w tym zestawieniu i płudzian został zestawiony z Jurasem. Ty się miałeś bić z Jurasem, gdzieś gdzieś kasowa walka przeszła ci obok nosa. I jak podchodzi do tego typu komentarzy? Eee, szczerze powiedziawszy, jak się dowiedziałem od Maćka Kawulskiego, że planują to zestawienie zestawić, no to zrobiło mi się trochę przykro, no bo walka z Jurasem tyle razy miałeś dojść do skutku. Ona jakby gdzieś tam się rozpadała i nagle Łukasz dostaje walkę z Mariuszem, ale myślę, że to trwało. Pewnie kilka, kilkanaście minut, bo potem zrozumiałem, że to w sumie jest najlepsza walka, jaką federacja mogła złożyć na tym etapie dla Mariusza i dla Łukasza. I, i szczerze powiedziawszy, po, po kilku tych minutach takiego trochę rozczarowania, muszę powiedzieć, że im gratuluję tego pomysłu, bo moim zdaniem to jest bardzo ciekawa walka i sam ją chętnie obejrzę. Natomiast jeżeli chodzi o kasowe walki, myślę, że na koniec roku będziemy mogli porozmawiać, czy moje kasowe walki przeszły mi koło nosa i jak to, i jak to wyszło. Oczywiście, nie żebym miał tutaj na myśli Łukasza czy y, Mariusza, bo akurat nic nie wiem o tym, że miał z którymkolwiek walczyć, ale warunki moje kontraktowe są na tyle przyzwoite, że nie muszę nikomu żałować walk. A jeśli bo o Twojej walce wiele porozmawiać nie możemy, no bo jeszcze nic nie, nie wiadomo tak naprawdę. Prawda powiedziawszy, dlatego, że ja też nie wiem. Ja nawet nie wiem, jaka kategoria wagowa by to miała być. E, mniej więcej wiem w jakim miejscu i znam datę, no ale no, jakby te rzeczy może ogłosić tylko i wyłącznie Federacja. Jasna sprawa, dlatego zapytam Cię o wynik walki Jurasa z Pudzianem. Kogo Ty obstawiasz? No, gdzieś widziałem, że będziesz kibicował Mariuszowi. Tak, tak. Będę kibicował Mariuszowi. Z Mariuszem się znam dużo dłużej, wiele lat. Nie wszyscy pewnie wiedzą, że w 2000. W szóstym roku ja z Mariuszem jeździłem i sędziowałem zawody Strongman i cały ten cykl letni sędziowałem jako sędzia u niego na zawodach. Także znamy się od lat i Mariusza cenię i szanuję i z punktu widzenia też takiego sportowego uważam, że ma większe argumenty, żeby tą walkę wygrać z punktu widzenia sportowego jako takiego prowadzenia się sportowego. Bo oczywiście umiejętności w stójce Łukasz ma dużo większe od Mariusza, ale Mariusz potrafi się bronić dobrze przed tą stójką. Wspomniałeś już Szymon tak y, troszeczkę o Babilonie, byłeś na walce brata, Sylwek kolejne zwycięstwo, chyba 3-0 rekord Mam jeśli się nie mylę. Y, co dalej z karierą brata, gdzie tam widzisz dla niego ten sufit? Wszystko zależy od tego, jak się zaadoptuje finalnie do tego, ja muszę powiedzieć tak, y, są pewne płaszczyzny, w których on ma na pewno większy talent ode mnie i jest, y, jest w nich lepszy. Naprawdę tak dynamicznych obaleń, czy tak dużych postępów w kontroli parterowej, jakie on robi w tym krótkim etapie, bo pomimo, że on mniej więcej do nas przyjeżdża od roku, tak, gdzieś, gdzieś mniej więcej przyjeżdża od roku, z czego pół roku to praktycznie była pandemia. Plus nie zawsze jest okres przygotowań, także w tym krótkim czasie naprawdę zdążył się wielu rzeczy nauczyć, a do innych ma mega predyspozycję. Na pewno ma mocny cios, jeszcze nie potrafi boksować technicznie, nie potrafi jeszcze ogarniać tych ciosów, ale też one w sumie większego na nim też wrażenia nie robią, potrafi jak gdyby przejść po tych ciosach i, i dobrać się do przeciwnika. Także, jeżeli się dobrze zaadoptuje, on jest ode mnie 6 lat młodszy, to myślę, że duże wezwania przed nim, ale na pewno nie jeszcze w przeciągu roku, półtora, myślę, że co najmniej. 3 cztery walki, on jeszcze potrzebuje świetnie, że Federacja Babilon daje mu taką możliwość stopniowego podnoszenia poziomu, nie rzuca go gdzieś tam na pożarcie. Myślę, że Tomek Babiloński tutaj rozsądnie będzie prowadził e, wspólnie z porozumieniem z Mirkiem Oknińskim Sylwka kolejne walki, ale potencjał w nim na pewno widzę duży. Chociaż mimo, że jest 6 lat ode mnie starszy, to też jednak nie jest młodzieniaszkiem. Na te kontuzje trzeba bardzo mocno uważać, bo wypadnięcie z jednej walki czasami odsuwa nas o pół roku. Także czas pokaże. Na razie rozwija się bardzo dobrze. Szymon, no, nie ma co ukrywać, że obecnie żyjemy, ten sport MMA przychodzi w jakąś transformację. Mówię tutaj o galach free których jest już mnóstwo, i w zasadzie nawet organizacje prosportowe ostatnio zmieniają się w organizacje free jak to się stało z Fenem. Czy w ogóle były takie propozycje, albo było gdzieś rozważane, nawet nie wiem, przy piwie, w rodzinnym gronie, bo taka walka na pewno by się sprzedała najlepiej. Na przykład bracia pudzianowscy kontra bracia kołetcy. Najpierw się odniosę do fen -u. Myślę, że fen nie można nazwać organizacją frekwajtową absolutnie, bo przecież nasi zawodnicy tam walczą. Czarek, Oleksiejczuk, Trypson z Łukaszem Borowskim. Absolutnie Trypson nie jest żadnym frekwajterem, jest solidnym zawodnikiem. Myślę, że Federacja FEN szuka swojej drogi na połączenie... Tych bardzo takich widowiskowych, przyciągających sprzedaż pay per view w połączeniu ze sportem. Przecież też kickboxing bardzo promuje swoje, na, na swoich galach. Także myślę, że federacja fan ciągle się szuka z takim ostatecznym. Z taką ostateczną receptą na sukces. Natomiast jeżeli wracasz do pytania, oczywiście wielokrotnie były takie rozważania, nawet zapytania o to, czy byśmy podjęli walkę. Szczerze, najciekawszym rozwiązaniem byłoby nawet zawalczyć na jednej gali, nie dwóch na dwóch, tylko po prostu Sylwek z jednym z braci, ja z drugim. To już dla mnie bez znaczenia z kim, no może nie z Dominikiem, bo z nim się znam najlepiej. To jest ich najstarszy brat, a też nie trenuję i Dominika bardzo lubię. Lubię. natomiast e, póki co nie ma żadnych takich poważnych rozmów ani ani w tym kierunku nie idzie. Mamy jakby swoje, ja mam swoją walkę na, na horyzoncie w tej Mariuszowi kibicuję w walce z Łukaszem. Sylwek ma teraz wakacje, żeby się trochę zregenerować, bo dwie walki w krótkim czasie zawalczył. A co robi Krystian tego nie wiem, ale życzę mu wszystkiego dobrego. Krystian chyba będzie się teraz w federacji Marcina Majma. Okej okay, okej okay, okej okay. no to życzę mu powodzenia. No, a tak a propos krótka kontra do Fenu, bo no nazwałem ją organizacją freakfighterską z tego powodu, że no jestem mocno rozczarowany stroną, w którą poszli i ja rozmawiałem na przykład z Czarkiem przed chwilą jeszcze, przed naszym wiadem tutaj na zapleczu. Mi się wydaje, że ci zawodnicy sportowi jednak, jeśli FEN będzie szedł w tą stronę, to zaczną z tej federacji uciekać i już zostanie postawiona ta kropka na dnie, niestety. Ja poza federacją KSW zapraszam wszystkich do Babilonu, uważam, że to jest najlepsza organizacja. Natomiast ja też jestem rozczarowany kartą Walk Fenu i szczerze powiedziawszy, gdyby nie walka Czarka, gdyby nie walka Pawła, to bym nie wykupił tego paperu. Wykupię ze względu na walki moich kolegów klubowych, tak to raczej raczej bym nie skorzystał z oferty. Wracając do Walk Sylwka, Szymon, kiedy się bardziej stresujesz, będzie w którym ty wychodzisz do klatki i wszystko zależy od ciebie, czy w którym kibicujesz brato, w którym tak naprawdę już wiele od ciebie nie zależy wtedy. W... Przy walce Sylwka i przy walce swojej praktycznie jakoś nie stresuje się. Ja zawsze, kiedy przychodzę jakoś na galę, zaczyna. Witam się tam z zawodnikami, z trenerami, z ekipą. Jest tam jakaś adrenalina, jest pierwsza walka, coś się dzieje, oglądam z klatki albo gdzieś tam przed telewizora z tyłu na zapleczu. I gdzieś tam się w ciągu tych kilku, kilkunastu minut adoptuję szybko do sytuacji, a później to już jest w sumie dla mnie taka trochę mechaniczna robota, bez względu na to, czy pomagam w rozgrzewce Sylwkowi. Tym razem nie ja byłem takim głównym trenerem u Sylwka, bo na szczęście tym razem trener Mirek Okniński mógł stać w narożniku, przy pierwszych walkach był z Michałem Oleksiejczukiem i, i też miał jakąś inną walkę jeszcze przy pierwszych dwóch walkach Sylwka, także ja musiałem go zastąpić w pełni. Teraz odpowiedzialność jakby na trenerze większa spoczywała, ja bardziej tylko asystowałem. ale Niemniej jednak emocje zawsze są, bez względu na to, czy to brat wychodzi, czy ja, ale trudno mi powiedzieć czy przy których są większe. Myślę, że przy tej walce Sylwka byłem dość spokojny, bo tak jak mówię, obserwuję go na co dzień i uważam, że jest dobry. Przy swoich też już jakoś naprawdę, nie wiem, już to pewnie mówiłem, ale teraz jak walczyłem z Martinem Zawadą, jak już on wychodził do, do klatki, później ja, to szczerze to były takie najpiękniejsze momenty, zanim się jeszcze walka zaczęła, najbardziej takie przyjemne, bo w całym okresie przygotowań aż byłem zdziwiony tym, tym takim relaksem. i. Myślę, że po prostu już też doszedłem do takiego etapu, że wiem, że to nie jest jakoś nic strasznego ta walka. Wychodzę, robię swoją pracę, którą robię na co dzień, wychodzę i tyle bez względu na werdykt. Szymon, na sam koniec mamy jeszcze pytania od wspierających patronów, jest kilka tych pytań. Patryk Gryń chciałby Cię zapytać. Witaj, Szymon, jak zdrowie? Widziałem, że zaszczepiłeś się, miałeś jakieś powikłania po? Zaszczepiłem się, po pierwszej dawce nie miałem żadnych powikłań, miałem jakby odczucie lekkiego siniaka na ręce, za półtora tygodnia mam drugą dawkę. Czyli jeszcze nie wiadomo co tam się będzie działo. To czy uważasz, że Federacja FEN poszła w dobrą stronę, to już rozmawialiśmy. Kamil Drela chciałby Cię zapytać, czy jesteś zainteresowany i czy będziesz oglądał walkę Diontaja Wildera z Tysonem Furym, która odbędzie się 24 lipca? Nie wiem, jaka będzie godzina. Jeżeli będzie poranna, to na pewno nie. Natomiast jeżeli. Nie wiem, gdzie oni walczą, w której części świata tym razem. Natomiast jeżeli będzie w takich godzinach, że gdzieś tam do drugiej w nocy można to będzie obejrzeć w weekend, to, to oczywiście tak. A jeżeli nie obejrzę tego na żywo, to obejrzę z odtworzenia. Boks na tym poziomie bardzo lubię. Pytanie kolejne. Czy, czy masz ambicję walczyć o Paska SW? Nie, na dzień dzisiejszy nie mam takich ambicji, ani też nie mam, uważam, takiego poziomu, żebym mógł walczyć o pas SW, zwłaszcza w 93 uważam, że 93 chyba jest teraz, nie chciałbym nikogo urazić, ale no jeśli nie najmocniejszy, to prawie najmocniejszy mistrz, który zdominował swoją kategorię, Tomek Narkun, także póki co się do walki z Tomkiem nie wybieram. A jeśli byś dostał tą walkę z Narkunem, to gdzie upatrywałbyś swoje szanse, w jakiej płaszczyźnie? A osie stójkowym w pół dystansie. to chyba jedyne, na co by można liczyć przy podobnej masie ciała w walce z Tomkiem Narkunem. Myślę, że nie mam tak dobrego parteru defensywnego, żeby nawet przy przewróceniu Tomka prędzej czy później w ciągu tych trzech rund nie dać się poddać. Tomek jest wirtuozem parteru i, i byłby zagrożeniem przez cały czas. A i stójkę w dystansie ma również bardzo dobrą. także Jedyna szansa to jest półdystansa, ale też e, póki co w ogóle gdzieś tam głębiej tego nie ma co analizować, bo to jest tylko wróżenie z fusów. Czy planujesz po zakończeniu kariery pomagać lub trenować młodszych kolegów? Szczerze, ja jeszcze nie mam sprecyzowanych planów. Coś tam w Ciechanowie chciałbym stworzyć, gdzie może MMA by było. Natomiast nie wiem, jak pod względem szkoleniowym, trudno mi powiedzieć. Nie, nie planowałem tego. Po walce Juras versus Pudzian dzwoni do ciebie Martin i pyta o walkę z Jurasem. Zgodziłbyś się? Miałby dla ciebie znaczenie wtedy wynik ich walki? Nie planuję walki z Łukaszem i Martin też do mnie nie dzwoni w tych sprawach. Raczej dzwoni Wojsław albo spotykam się z Maćkiem. Akurat. Wolałbym nie walczyć z Łukaszem. Ja traktuję to jako temat zamknięty. Jak mówię, mam swoją walkę gdzieś tam na horyzoncie i propozycję walki z przeciwnikami. Łukasza w tym równaniu nie ma. Czy Szymon czuje się zawodnikiem MMA, czy jednak jeszcze sztangistą? Całe życie będę sztangistą. Jestem i będę, ale trenującym MMA. Lepiej lub gorzej, ale mimo wszystko sztangistą. Każdy chwali trenera Oknińskiego, ale ja chciałem zapytać, co najbardziej wkurza Szymona Kołeckiego w jego trenerze? Chciałby Cię Morfil zapytać. Eee, trzeba by to rozgraniczyć, bo na treningu praktycznie nic mnie nie wkurza. Ja nie chciałbym tu być monotematyczny i wyjść na jakiegoś wyznawcę trenera Oknińskiego, ale uważam go naprawdę na treningu za geniusza. Tam, Państwo tego nie widzą, tam są takie drzwi. Jak trener mija te drzwi, to jest zupełnie innym człowiekiem. To jest to jest tak wysoki poziom przemyśleń trenerskich. Ja wiem, że wielu zawodników, którzy mają inne zdanie, czy trenerów, teraz się będzie śmiało, albo pisało różne komentarze, że gadam bzdury i w ogóle, ale miałem prawie 10 trenerów podnoszenia ciężarów. Tak, jak dźwigałem, na różnym poziomie, w tym miałem jednego geniusza trenerskiego, i uważam, że w MMA na podobnym poziomie zbliżonym do geniusza, uważam, jest trener Mirek Okniński. Natomiast i na treningu praktycznie nie ma rzeczy, które by mnie wkurzały. Ja jakby tak można. Nawet bezmyślnie wykonuje niekiedy zalecenia trenera, które on daje. Natomiast poza treningiem mamy wiele tematów, z którymi się nie zgadzam i niekiedy różne teorie mnie wkurzają, ale jakoś bez większych emocji potrafimy dyskutować, już znamy się już naprawdę ponad 4 lata i potrafiliśmy sobie wypracować ścieżkę dyskusji. Czy Michał Bobrowski zostałby teraz zjedzony na śniadanie? Czy rozważałeś kiedykolwiek rewanż? Tak, rozważałem wielokrotnie rewanż i nawet Wojsławowi mówiłem, że gdyby Michał był w dyspozycji sportowej kiedykolwiek, to, to bardzo chętnie zawalczył rewanż i, i bardzo bym chciał takiego rewanżu. Ale czy by został zjedzony, tego nie wiem. Nie wiem w jakiej byłby formie w okresie przygotowań. Uważałem go zawsze za bardzo dobrego i zdolnego zawodnika, zresztą e, z przypadku się nie bierze rekord 8-0 bodajże po naszej walce. Michał miał, o ile dobrze pamiętam, ma swoje atuty. Uważam, żebym to walkę wygrał, bo jestem zupełnie innym zawodnikiem niż byłem wtedy w walce z Michałem. Chyba wtedy 20 miesięcy stażu treningowego miałem za sobą dokładnie. Teraz już trenuję 4,5 roku, także uważam bezwzględnie, żebym to wygrał, ale na pewno to nie jest zawodnik, o którym można powiedzieć, że byłby zjedzony na siadanie. I ostatnie pytanie. Czy Szymon dźwiga jeszcze trochę, a jeśli tak, to jakie osiąga wyniki? Dźwigam, dźwigam na ile mi zdrowie pozwala i na ile jest potrzeba przygotowań, bo to wszystko zależy, jak się przygotowałem do walki z Mariuszem Pudzianowskim, to mimo tych moich urazów, zwłaszcza kolana, gdzieś tam robiłem przysiady, to prawie, że na jednej nodze, to potrafiłem tam 200 kilo jeszcze przysiąść ze dwa razy. Czy tam na 180 czy 190 robić ciągi po, po kilka razy. Natomiast do walki np. z Martinem Zawadą siły w ogóle nie robiłem, bo do Martina trzeba było przygotować taktykę, technikę i te wszystkie zadania opanować i skupić się nad parterem, kontrolą, przechodzeniem pozycji, obroną przed ciosami i obroną przed poddaniami. Także tu akurat siła fizyczna nie była niezbędna. Natomiast w zależności od przeciwnika, z którym się mierzę, tak dobieram treningi siłowe. No, i to by były wszystkie pytania, drodzy widzowie, Jak tylko zostanie ogłoszony przeciwnik Szymona i termin jego walki, to postaram się z Szymonem mówić ponownie. Już wtedy omówić dokładnie to, czego będziemy świadkami na którejś z kolejnych LKSW. Dziękuję ci bardzo, Szymon, za poświęcony czas. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich serdecznie i do zobaczenia.